Cześć, z tej strony Marcin. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, w jaki sposób przezwyciężyć nerwowość i strach przed podejściem do zupełnie obcej kobiety. Na pewno miałeś w swoim życiu chociaż kilka razy taką sytuację, że zauważyłeś piękną kobietę, może to było w centrum handlowym, może na ulicy, może na spacerze, w parku, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. Chciałeś podejść do tej kobiety, może nawet zrobiłeś pierwszy krok w jej kierunku, ale momentalnie poczułeś stres, poczułeś nerwowość, dyskomfort w środku i nie zrobiłeś tego. Jeżeli byłeś w takiej sytuacji, jeżeli chcesz wreszcie przełamać ten dyskomfort i tę nerwowość, to w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 7 wskazówek, 7 wartościowych i konkretnych wskazówek. Jeżeli zaimplementujesz je do swojego życia, nie mówię, że ten strach się ulotni, nie mówię, że ta nerwowość kompletnie zniknie, ale jestem pewien, że zaczniesz postrzegać ją w inny sposób i przełamiesz się wreszcie i podejdziesz do kobiety w takich okolicznościach, w jakich będziesz chciał. I tym samym przestaniesz tylko i wyłącznie bazować na tym, aby poznać dziewczynę na Tinderze, przez Instagrama, przez Facebooka, zaczniesz postrzegać to wszystko w inny sposób i będziesz wiedział, że jesteś w stanie poznać kobietę w jakichkolwiek okolicznościach. Więc jeżeli ten temat brzmi dla Ciebie ciekawie, zapraszam do oglądania. Panowie, zacznijmy od 2 słów otuchy. Jeżeli wydaje Wam się, że fakt, że prowadzę kanał na temat relacji damsko-męskich, oznacza, że urodziłem się z odwagą i umiejętnościami do tego, aby zaczepiać kobiety na ulicy, to jesteście w błędzie. To niestety nie wyglądało w ten sposób przez wiele, wiele lat i powiem Wam szczerze, że nerwowość czy strach przed podchodzeniem do obcych kobiet towarzyszył mi bardzo długo. W przeszłości, po rozstaniu z moją pierwszą kobietą, kiedy zacząłem przełamywać się i podchodzić do kobiet w najróżniejszych okolicznościach, miałem takie dni, kiedy wychodziłem na spacer na 2-3 godziny i nie byłem w stanie przełamać się. Potrafiłem chodzić po mieście w kółko tymi samymi ulicami, mijać piękne, atrakcyjne kobiety i nie byłem w stanie się przełamać, więc wiem, co to znaczy czuć blokadę i wiem, co to znaczy czuć nerwowość przed podejściem do zupełnie obcej kobiety. Natomiast gdybym nie wiedział, jak to jest przełamać tę nerwowość, jak to jest podejść do tego w inny sposób, to pewnie nie nagrywałbym dla Was tego odcinka, więc dziś przekażę Wam 7 wartościowych wskazówek i tak jak powiedziałem we wstępie, jeżeli wdrożycie je do swojego życia, to jestem pewien, że zaczniecie postrzegać tę nerwowość i ten strach w zupełnie inny sposób. Słuchajcie, zanim przejdę do pierwszej wskazówki, mam dla Was jedną, pewnie niezbyt komfortową informację, natomiast muszę wyłożyć ją na stół. Obojętnie ile wskazówek przekazałbym Wam w dzisiejszym odcinku, obojętnie ile filmów obejrzycie na ten konkretny temat, to prawda jest taka, że ja tej roboty nie zrobię za Was. Dzisiaj te wszystkie wskazówki, które Ci przekażę, pozwolą Ci spojrzeć na tę nerwowość z innej strony. Pozwolą Ci zbudować odpowiedni mindset w kontekście podchodzenia do kobiet. Natomiast prawda jest taka, że kiedy zobaczysz tę atrakcyjną kobietę w jakichkolwiek okolicznościach, i tak poczujesz tę nerwowość i ten dyskomfort, więc ja tego za Ciebie nie przezwyciężę. Mogę Ci pomóc, mogę przedstawić Ci wartościowe informacje, natomiast cała praca będzie należeć do Ciebie. I fakty są takie, panowie, że nie ma niestety magicznej recepty na to, jak się przełamać. Nie ma magicznej pigułki na to, jak przezwyciężyć tę nerwowość i ten dyskomfort, bo fakty są takie, że jedyna droga to jest po prostu zrobić to ileś razy i oswoić się z tym uczuciem, oswoić się z tym dyskomfortem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że tego typu odpowiedź nie jest dla Was satysfakcjonująca, bo możecie po prostu czuć bardzo dużą nerwowość, bardzo duży stres, strach i nie wiecie, jak sobie z tym poradzić. Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, jeżeli chcecie to zmienić,
obejrzyjcie ten odcinek do końca. Tymczasem lecimy do pierwszej wskazówki. Słuchajcie, pierwsza wskazówka jest taka, że nerwowość, dyskomfort czy nawet strach w momencie, kiedy widzisz atrakcyjną kobietę, kiedy chcesz podejść do atrakcyjnej kobiety, to jest coś normalnego. Nie tylko ty to czujesz, nie tylko ja to czułem, czuję to wielu innych mężczyzn w analogicznej sytuacji. I powiem ci więcej, w tym momencie może ci się wydawać, że jeżeli zrobisz 100 czy 200 czy nawet 300 podejść, to ten strach ulotni się, ale fakty są niestety inne. Możesz podchodzić do kobiet nawet codziennie i oczywiście oswoisz się z tym uczuciem, będziesz miał może inne nastawienie do tego uczucia, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli zrobisz to ileś razy, to i tak ta nerwowość nie ulotni się kompletnie. I mówię ci to w tym momencie na moim własnym przykładzie. Nie będę ci w tym momencie mówił, ile podejść zrobiłem w swoim życiu, ale w przeszłości, kiedy podchodziłem do kobiet dosłownie, codziennie, pomimo tego, że podchodziłem do kobiet codziennie, każdego kolejnego dnia, i tak przed pierwszym, przed drugim podejściem czułem tę nerwowość, czułem ten dyskomfort i mimo wszystko gdzieś to uczucie towarzyszyło mi. Więc cała idea jest taka, aby zaakceptować to i aby oswoić się z tym konkretnym uczuciem, bo wówczas, kiedy staniesz z nim twarzą w twarz, traci ono swoją moc i zaczniesz postrzegać się w inny sposób. Taka jest pierwsza wskazówka. Druga istotna kwestia, panowie. Spróbuj postrzegać to uczucie, tę nerwowość jako zwiastun czegoś ekscytującego, co się za chwilę wydarzy. Pomyśl o tym w ten sposób. Nie wiesz, jaki będzie efekt tej interakcji z kobietą, do której podejdziesz. Na ulicy czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. Pomyśl sobie o tym, że jeżeli zdobędziesz się na tę odwagę, to kilka minut później możesz w swoim telefonie mieć numer do tej kobiety. W twoim życiu może pojawić się piękna kobieta, o której marzysz. Czy to nie brzmi ekscytująco? Czy sam ten fakt nie powoduje, że warto mimo wszystko wykrzesać z siebie tę odwagę? Oczywiście jest również ryzyko, że ta kobieta nie będzie tobą zainteresowana. Jest takie ryzyko i powiem ci więcej. Będziesz na swojej drodze spotykał kobiety, które powiedzą ci nie. Ale pomyśl sobie o tym w ten sposób, że nawet jeżeli ta kobieta ci odmówi, to i tak sam fakt przełamania się, sam fakt przezwyciężenia swoich blokad i swoich barier spowoduje, że po fakcie poczujesz się podekscytowany i poczujesz, że zrobiłeś to. Więc obojętnie, jaki będzie efekt tego podejścia, poczujesz się z tym dobrze. Gwarantuję ci to. Trzecia wskazówka, panowie. Zastanówcie się nad tym, co się może złego stać. Jaka jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, kiedy podejdziesz do kobiety na żywo? Jak myślisz? Myślisz, że ktoś cię wyśmieje? Ktoś cię pobije? Ktoś nakręci twoją rozmowę z tą kobietą, a później puszczą to w telewizji i cała Polska będzie się z ciebie śmiała? Raczej nie. Powiem ci zupełnie szczerze, że ludzie wokół ciebie, jasne, zwrócą na to uwagę, ale większość ludzi, w zasadzie wszyscy ludzie, mają to w dupie, mówiąc brzydko. Każdy człowiek jest zajęty swoim życiem, jest zajęty swoimi problemami i jeżeli boisz się tego, co pomyślą sobie inni ludzie, będziesz czuł stres związany z tym, że inni ludzie patrzą wokół ciebie, gwarantuję ci, że 5 minut później ci ludzie nie będą o tym pamiętać. Więc zapewniam cię, że nic złego nie może ci się wydarzyć. Nikt cię nie pobije, nikt cię nie wyśmieje. Najgorsza możliwa sytuacja jest taka, że po prostu dziewczyna nie będzie zainteresowana. Nie będzie chciała zamienić z tobą 5 zdań, zignoruje cię i odejdzie. I to jest najgorsza ewentualność. Ale nawet jeżeli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, nic się nie dzieje. Nie przejmuj się tym. Dlaczego masz się przejmować tym, że jakaś obca kobieta nie chciała z tobą zamienić 5 zdań? To nie jest powód do nerwów. Naprawdę, panowie. Czwarta wskazówka. Czwarta wskazówka jest taka, abyś obojętnie na wynik tej konkretnej interakcji, abyś postrzegał to jako swoje
zwycięstwo, jako swojego rodzaju wygraną, bo prawda jest taka, że obojętnie co się wydarzy, obojętnie, czy dostaniesz numer do tej dziewczyny, czy dziewczyna powie ci, że ma faceta, czy dziewczyna nie będzie chciała z tobą rozmawiać, obojętnie jaki będzie wynik twojego podejścia, ty i tak wygrałeś. I tak się przełamałeś, i tak zrobiłeś coś, na co 95% mężczyzn nie ma jaj. Więc pomyśl o tym w ten sposób, że obojętnie jaki będzie wynik tego konkretnego podejścia, ty i tak wygrałeś. Jedyna porażka ma miejsce wtedy, kiedy nie robisz tego. Kiedy wracasz do domu ze zwieszoną głową i z poczuciem, że po raz kolejny mówiłeś sobie, że to zrobisz i nie zrobisz tego, i nie zrobiłeś tego. To jest jedyna porażka. Więc pomyśl sobie o tym w ten sposób, że obojętnie co się wydarzy, ty i tak wygrałeś i postaraj się skupić mimo wszystko na pozytywnych aspektach przełamania się i tego, że zrobiłeś krok do przodu właśnie w tym konkretnym obszarze. Piąta wskazówka. Pomyśl sobie o tym, że podejście do kobiety właśnie w takich okolicznościach sprawia, że ta kobieta po pierwsze zapamięta cię i po drugie będzie postrzegać cię w inny sposób, dlatego że dla niej nie będziesz jednym z facetów, którzy napisali do niej na Facebooku, na Instagramie, nie będziesz gościem, którego poznała na Tinderze, będziesz facetem, który jako jeden z niewielu miał jaja, aby podejść do niej na żywo. I gwarantuję ci, że jeżeli pójdziesz kiedyś z tą kobietą na randkę, jeżeli zaczniesz się z nią spotykać, to na jakimś etapie waszej relacji ta kobieta powie ci coś na zasadzie, wiesz co, wtedy kiedy do mnie podszedłeś, w głębi duszy pomyślałam sobie, że masz jaja, że miałeś odwagę, żeby to zrobić, bo wielu facetów patrzy na mnie na ulicy, w galerii handlowej i nie podchodzą. A ty mimo wszystko zrobiłeś to. Gwarantuję ci, że ta kobieta powie ci to na którymś etapie waszej znajomości. Skąd to wiem? Bo sam usłyszałem to od kobiet wielokrotnie, więc jestem pewien, że ty również to usłyszysz. Pomyśl sobie o tym, że podejście do kobiet w takich okolicznościach stawia cię naprawdę w nielicznej grupie mężczyzn, którzy potrafią zaczepić kobietę gdziekolwiek, którzy potrafią podejść do kobiety normalnie w rzeczywistości i poznać ją na żywo. Szósta wskazówka, panowie. Szósta wskazówka jest taka, jeżeli oglądasz ten odcinek, to jest spora szansa na to, że gdzieś to w tobie siedzi. Że gdzieś siedzi w tobie ta świadomość, że chcesz przezwyciężyć właśnie tę nerwowość, właśnie ten strach przed podejściem do zupełnie obcej kobiety. Więc jeżeli nie zrobisz tego w końcu, jeżeli będziesz tylko i wyłącznie oglądał filmiki na YouTubie, jeżeli będziesz tylko i wyłącznie myślał o tym, ale nie przejdziesz do działania, to będzie w tobie gniło, mówiąc brzydko i dosyć dosadnie. To będzie gdzieś się w tobie odkładać i będziesz miał pretensje do siebie. Będą mijać tygodnie, będą mijać miesiące, czy nawet lata, a ty będziesz miał poczucie, że miałeś się przełamać, miałeś w końcu przełamać ten strach i tę nerwowość, ale cały czas jesteś w tym samym miejscu i cały czas poznajesz kobiety przez Tindera, przez Instagrama, kobiety, które cię nie satysfakcjonują i twoja sytuacja w kontekście relacji z kobietami jest cały czas w tym samym miejscu. Więc pomyśl sobie o tym, że jeżeli nie przełamiesz się w końcu, to będziesz miał do siebie pretensje. I wreszcie ostatnia, siódma wskazówka, panowie, na dzień dzisiejszy, to jest, panowie, to, aby uświadomić sobie, że tego typu podejście, tego typu interakcja poprawi tej kobiecie dzień i sprawi, że ta kobieta, kiedy usiądzie sobie wieczorem do herbatki, pomyśli sobie, kurczę, fajnie, że ten facet do mnie podszedł. Musiałam mu się spodobać, jestem atrakcyjna. Ta kobieta będzie się lepiej czuła ze sobą, więc pomyśl sobie o tym w ten sposób, że tego typu podejście powoduje, że sprawiasz komuś przyjemność. Sprawisz, że dzień tej kobiety będzie o ten 1% lepszy, będzie o ten 1%, a może nawet o 10%, kto wie, a może nawet o 100%, jeżeli zdobędziesz do niej numer, jeżeli wymienisz się z nią kontaktem, to twoje podejście i twoja odwaga
zmieni nie tylko jej dzień, ale zmieni twój dzień i kto wie, może zmieni twoje życie, bo może to będzie kobieta, z którą spotkasz się na randkę, z którą zaczniesz się spotykać i z którą, kto wie, za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące wejdziesz w relację, w piękną relację, której ci życzę. Więc panowie, mam nadzieję, że ten odcinek w jakimś stopniu pozwoli wam przezwyciężyć strach przed podejściem do zupełnie obcej kobiety. Pamiętajcie o tym, że te wskazówki, które wam przekazałem, one pozwolą wam zbudować odpowiedni mindset. One pozwolą wam postrzegać tę nerwowość, ten dyskomfort w nieco inny sposób, ale prawda jest taka, że cała praca jest po waszej stronie, bo tak jak powiedziałem wam we wstępie tego filmu, w momencie, kiedy zobaczycie tę atrakcyjną kobietę, do której chcecie podejść, ta nerwowość i ten strach wewnątrz i tak się pojawi. Więc mam nadzieję, że nie będziecie dłużej szukać wymówek, mam nadzieję, że przestaniecie wmawiać sobie, że nie jesteście w stanie poznać kobiety na waszym poziomie, że nie jesteście w stanie poznać kobiety, która was usatysfakcjonuje, że przestaniecie wmawiać sobie, że nie jestem w stanie poznać kobiety na Tinderze, nie jestem w stanie poznać kobiety przez Facebooka, przez Instagrama, to w takim razie nic nie będę robił i odpuszczam. Nie! Pamiętaj o tym, że jesteś w stanie poznać kobietę w jakichkolwiek okolicznościach, więc tyle chciałem wam przekazać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie coś dodać, zostawcie komentarz pod filmem. I to tyle z mojej strony. Pamiętajcie również o tym, że możecie do mnie wysłać prywatną wiadomość na ten adres mailowy, a jeżeli chcecie coś dodać, to tak samo zostawcie komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.